Tutaj pójdziemy w tej chwili drogą pożarową, która będzie otaczała główne obszary inwestycji, ale stąd będzie dobry widok. Przypomnę, że jeszcze 1 stycznia 2010 to urósł las. Linia lasu biegła wzdłuż głównego budynku szpitala i w pierwszych dniach na przełomie 2009-2010 wmalowaliśmy kamień węgielny. Natomiast pod koniec roku 2010 była na budynku zawieszona markę. Przypomnę tylko, że powierzchnia użytkowa tej budowanej części jest prawie równa powierzchni użytkowej obecnej starej były szpitala, bo tamto ma 12 800, a ta prawie 12 000. Czyli tak jakby tutaj ta murawna będzie relatywnie mały użyt, bo tutaj będzie sąd, wojny, część kierunki, 11 sal operacyjnych, sale dydaktyczne, kompleks murawny, centralna stacja przygotowania łóżek, sterylizacja i na górze, co już widać, taką gruntową, którą Państwo przyjechaliście. Wystąpiliśmy do miasta, żeby ją przygotować jako odgałęzienie ulicy Tomasza Żuka, bo ta droga, którą Państwo jechaliście, ona nosi nazwisko na cześć zmarłego szefa tutejszej ortopedii, pana profesora Żuka. I ta dróżka będzie na początku prowizorycznie doasfaltowana, a później będzie przygotowana normalne odgałęzienie ulicy. Jest z tym trochę problemu, bo to jest akurat granica miasta i tam jest spór, gdzie to ma zrobić.